Skończył się pierwszy dzień. Pozostało wam jeszcze 9 dni pracy. Ciężkiej pracy. Żeby je jak najlepiej wykorzystać, musicie ciężko pracować. Pilnie, gorliwie, cierpliwie, wytrwale i bez ustanku. Nic innego, tylko wasza własna, ciężka praca może doprowadzić do owocnego zakończenia pobytu tutaj. Od 4:30 rano do 9:30 wieczorem musicie nieustannie i pilnie pracować. Każdego wieczora przez godzinę do półtorej będą miały miejsce wykłady na temat Dhammy. Zrozumcie, one nie są dla intelektualnej rozrywki. Są po to, żeby zrozumieć tę technikę, czym ona jest i jak należy prawidłowo pracować. Bez zrozumienia techniki może się zdarzyć, że będziecie pracować bardzo ciężko, bardzo pilnie, ale niepoprawnie. Jeśli nie pracuje się poprawnie, nie można oczekiwać rezultatów, dobrych rezultatów, jakie można osiągnąć dzięki praktykowaniu tej techniki. Te wieczorne wykłady są dla was, żebyście zrozumieli, na czym ona polega. Pracujcie odpowiednio do jej zaleceń. Rozpoczęliście pracę od obserwacji oddychania, wdechu i wydechu. Obserwacji, jak naturalnie wdychacie powietrze i jak naturalnie je wydychacie. To nie jest ćwiczenie oddechowe. Nie powinniście kontrolować oddechu, nie powinniście go regulować. To nie jest praktyka zwana pranayamą, gdzie konieczna jest regulacja oddechu. Różne techniki mają różne cechy charakterystyczne. Zrozumcie, nie chodzi nam tutaj o to, żeby potępiać inne techniki, tylko o to, żeby dać uczciwą szansę tej właśnie technice. Musicie zrozumieć specyfikę tej techniki, na czym polega jej odrębność, musicie trzymać się tej odrębności i pracować dokładnie tak, jak ona tego wymaga. Nie próbujcie regulować oddechu. Pozwólcie, aby był naturalny. Kiedy oddech jest głęboki, bądźcie świadomi, że jest głęboki. Kiedy jest płytki, bądźcie świadomi, że jest płytki. Gdy przechodzi przez lewą dziurkę od nosa, bądźcie świadomi, że przechodzi przez lewą. Gdy przechodzi przez prawą dziurkę od nosa, bądźcie świadomi, że przechodzi przez prawą. Gdy przechodzi przez obydwie dziurki równocześnie, bądźcie świadomi, że przechodzi przez obydwie dziurki równocześnie. To wszystko. Nie ingerujcie w naturalny przepływ oddechu. Niech natura robi to, na co ma ochotę. Waszą rolą jest tylko i wyłącznie obserwacja tego, co się dzieje. Obserwujcie rzeczywistość taką, jaką ona jest, a nie taką, jaką chcielibyście, żeby była. Tylko taką, jaką jest. Na tym polega unikalność tej techniki. Rozpoczynacie od obserwacji oddechu takim, jakim on jest. Samego oddechu, czystego oddechu, niczego więcej, tylko oddechu. Z doświadczeń tysięcy studentów przyjeżdżających na kursy wiem, że pierwszy dzień to trudny dzień. Wielu narzeka na ból w nogach, ból w plecach albo na ból głowy. W tej pozycji mi niewygodnie, w innej też mi niewygodnie. To naturalne. Podstawowym powodem tych katuszy jest to, że zarówno wasze ciało, jak i umysł stały się więźniami nawyków, jakie sobie w życiu wypracowaliście. Teraz robicie coś, do czego ciało i umysł nie są przyzwyczajone, więc zaczynają się buntować i protestować. Ciało zaczyna się buntować. Nie podoba mi się to. Umysł zaczyna się buntować. Nie podoba mi się to. Dlatego to zupełnie naturalne, że jest wam bardzo niewygodnie. To jeden z powodów, ale nie najważniejszy. Głównym powodem waszych niewygód jest sama technika, ponieważ zaczęliście pracować dokładnie tak, jak ona tego wymaga. Trudności, bóle, niewygody zaczęły się pojawiać, ponieważ zaczęliście obserwować naturalny oddech, normalny oddech, czysty oddech, nic więcej, tylko oddech. Istnieje wiele technik, w których uświadamiając sobie oddech, należy jednocześnie powtarzać mentalnie jakieś słowo. Recytować słowo, mantrę lub frazę i powtarzać ją w umyśle. Ciągle powtarzać, mentalnie werbalizować. To pomaga. Wiem to z własnego doświadczenia, ponieważ i ja przeszedłem taki proces. Słyszałem o tym również od wielu innych osób, które tego doświadczyły. Dlatego zgadzam się, to prawda, że jeśli do obserwacji oddechu doda się jakieś słowo,
lub kilka słów i zacznie się je powtarzać, to umysł bardzo łatwo się uspokoi. Bardzo łatwo można się wtedy skoncentrować. Podobnie istnieją techniki, w których wraz z uświadamianiem sobie oddechu należy coś wizualizować, wyobrażać sobie jakiś kształt lub formę, postać Boga czy bogini, założyciela tej czy innej religii, którego się głęboko szanuje i jest mu się oddanym całym sercem. Jeśli cały czas będziecie wyobrażać sobie ten kształt, formę lub postać, to też zauważycie, że wasz umysł łatwo się koncentruje. Uczucie niewygody pomału zanika i przemija. Umysł się wycisza. Staje się coraz spokojniejszy, coraz bardziej skoncentrowany. Znam to z własnego doświadczenia, a także z doświadczenia wielu innych osób. A jednak ciągle powtarzam, niczego nie werbalizujcie, niczego nie wizualizujcie. Po prostu tylko obserwujcie oddech. Czysty oddech, nic więcej, tylko oddech. Dlaczego? Musi być ku temu jakiś ważny powód. Są ważne powody. Żeby je zrozumieć, jedna rzecz przede wszystkim powinna być jasna. Jaki jest cel tej techniki medytacyjnej? Po co medytujemy? Jeśli tylko po to, żeby się skoncentrować, uciszyć rozgadany umysł, to oczywiście. Wręcz należałoby użyć jakiegoś rodzaju werbalizacji czy wizualizacji. Nic z tym złego. Jeśli jednak mówimy o tej technice, to w tej technice koncentracja umysłu, uspokojenie umysłu jest tylko pomocą, środkiem do celu, a nie ostatecznym celem. Ostatecznym celem jest oczyszczenie umysłu. I to nie tylko na jego powierzchni, ale też na najgłębszym poziomie. Tam, gdzie tkwią korzenie naszych nawykowych zachowań i reakcji. Po to, żeby te nawykowe reakcje zmienić. Umysł jest cały czas niespokojny, cały czas reaguje wzburzeniem. Na przykład, coś niechcianego wydarzyło się w życiu. Niechciane rzeczy dzieją się bez przerwy. Buduje się napięcie. Wewnątrz was powstaje jakby supeł. Jeden, potem drugi. Rodzi się negatywne nastawienie. Z kolei w wyniku jakiejś przeszkody nie wydarzyło się coś, co bardzo chcieliście, żeby się wydarzyło. Ponownie reagujecie napięciem, stresy kumulują się, zaciskają się was jakby w ciasne, splątane węzły. Zaczynacie emanować negatywnymi uczuciami, takimi jak gniew, nienawiść, wrogość, niechęć itd., itd. Cały czas powstają nowe, skłębione napięcia, nowe węzły. W końcu jesteście tak bardzo spięci, że stajecie się jakby kłębkiem gordyjskich węzłów. Całe ciało fizyczne jest tak bardzo spięte. Cały umysł jest tak bardzo spięty. Czasami próbujecie zrelaksować się na poziomie powierzchniowym. Staracie się odprężyć ciało i umysł. To pomaga, ale nie wiecie o tym, że odprężenie jest tylko powierzchniowe. Na głębszym poziomie nadal jesteście mocno spięci. Tam ciągle panuje nieustanne wzburzenie. Ponieważ ciągle zawiązujecie w sobie nowe węzły, ciągle emanujecie negatywnymi uczuciami, sprawia to, że czujecie się bardzo nieszczęśliwi. Jak uwolnić się od tego nieszczęścia i cierpienia? Ta technika pomoże wam dotrzeć do najgłębszych poziomów rzeczywistej struktury waszego umysłu i ciała. Pomoże wam zrozumieć na poziomie doświadczalnym, jak i gdzie zaczęliście wytwarzać negatywne uczucia oraz jak i gdzie zaczęliście je mnożyć. Musicie dotrzeć do źródła waszego cierpienia. Tylko wtedy stanie się możliwa zmiana nawykowych zachowań, z powodu których przez swoją niewiedzę czujecie się nieszczęśliwi. Chociaż wcale nie chcecie czuć się nieszczęśliwi. Nie chcecie powiększać swojego cierpienia, ale wciąż je powiększacie, ponieważ nie macie pojęcia o istocie procesów zachodzących głęboko w waszym wnętrzu. Ta technika wam pomoże. Wszyscy mędrcy, święci jasnowidzący z dawnych czasów powtarzali: poznaj samego siebie. Poznaj samego siebie. Stali się świętymi, ponieważ poznali siebie. Przeszli przez proces odkrywania prawdy o sobie. Poznaj samego siebie, ale nie tylko na poziomie intelektualnym. To nie pomoże. Poznajcie siebie na rzeczywistym poziomie. A to oznacza na poziomie osobistego doświadczenia. Co to jest to coś, o czym mówię ja? Ja, ja. Czy to jest cielesna, fizyczna struktura? Czy może struktura umysłowa?
A może połączenie obu tych struktur stanowi to ja? Kiedy obie te struktury identyfikujemy z ja, niezwykle silnie przywiązujemy się do naszego ciała fizycznego i umysłu. Takie identyfikowanie się z materią i umysłem i wynikające z tego przywiązanie do nich powoduje ogromne cierpienie. Rodzą się wewnętrzne napięcia, które zaczynają się kumulować i splatać w gordyjskie węzły. I znów zaczynamy czuć się nieszczęśliwi. Zaakceptowanie takiego stanu rzeczy jedynie na poziomie intelektualnym, czy nawet na poziomie religijnej wiary, ponieważ jakaś oświecona osoba tak powiedziała, nie pomoże. Musicie zgłębić prawdę o sobie samych, odkryć istotę waszego bytu na rzeczywistym, realnym poziomie. Umysł i materia. Od poziomu powierzchniowego, łatwo wyczuwalnego, będziecie schodzić coraz głębiej i głębiej do subtelnego, subtelniejszego i najsubtelniejszego poziomu. Ta technika pomoże wam odkryć prawdę o istocie materii. Odkryć prawdę o istocie umysłu. Odkryć ją na poziomie doświadczalnym. Jeśli ktoś chce dotrzeć do prawdy na poziomie doświadczalnym, to musi pracować w obrębie swojego ciała, a nie na zewnątrz. Ta technika pomoże wam zbadać rzeczywistość w obrębie waszego ciała. A w pracy tej bardzo ważnym narzędziem będzie oddech. Sam oddech. Czysty oddech. Taki, jaki jest. Jednym z powodów, dla których nie chcemy, żebyście stosowali werbalizację czy wizualizację, drobnym powodem, ale nie znaczy to, że nieważnym, jest to, że podczas werbalizacji przeważnie używa się imienia. Imienia takiego czy innego boga lub bogini. Imienia założyciela tej czy innej religii. A to wiąże nas z konkretną religią lub konkretnym ruchem religijnym. Ta technika to praca na poziomie prawdy uniwersalnej. We wszystkich swoich aspektach technika ta jest uniwersalna, wolna od przynależności do jakiejkolwiek religii, czy też jej odłamu. Jeśli w medytacji zaczynamy sobie coś wyobrażać, formę czy postać tego czy innego boga, tej czy innej bogini, założyciela tej czy innej religii, to znów zaangażujemy się w konkretną, zorganizowaną religię lub ruch religijny. Takiej medytacji nie mogą praktykować wszyscy. Mogą ją praktykować tylko członkowie danej religii. Nie będzie ona uniwersalna. Zrozumcie, cierpienie jest udziałem wszystkich. To uniwersalny problem. Kiedy rodzą się negatywne uczucia, złość, nienawiść, wrogość, pożądanie, strach, egoizm, jakiekolwiek negatywne uczucie, wówczas powstaje napięcie. Człowiek zaczyna cierpieć i czuć się nieszczęśliwym. To zjawisko dotyczy absolutnie każdego. Kiedy ogarnie was gniew, to jak możecie nazwać ten gniew? Czy jest on chrześcijański, albo żydowski, czy też hinduski, albo buddyjski? A może jest on amerykański, albo angielski? A może rosyjski? Gniew to gniew. Jeśli ktoś czuje się z jego powodu nieszczęśliwy, to nie może przecież powiedzieć, że jest nieszczęśliwy po hindusku, albo po muzułmańsku, na chrześcijański sposób, albo na żydowski sposób. Cierpienie to cierpienie. Jest uniwersalne, a więc lekarstwo też musi być uniwersalne. Lek oferowany przez jedną religię nie może pomóc. Dlatego bardzo ważnym wymogiem tej techniki jest to, aby każdy krok, jaki podejmujecie na tej ścieżce, od samego początku, aż do osiągnięcia ostatecznego celu, aby każdy krok opierał się na prawdzie. Prawdzie i jeszcze raz prawdzie. Prawdzie, której doświadczacie wy sami. Prawdzie, której doświadczacie w danym, konkretnym momencie. W taki właśnie sposób, w jednej chwili i w następnej chwili, z chwili na chwilę, obserwujcie prawdę dotyczącą waszej fizycznej struktury, waszej umysłowej struktury. Po prostu obserwujcie. Obserwujcie, obserwujcie. To jest uniwersalna metoda, jednakowa dla wszystkich. W ten sposób osiągniecie końcowy cel. Nie mieszajcie tego osobistego doświadczenia z żadną wiarą, dogmatem czy kultem, z żadną filozofią, z tej czy innej tradycji, choćby nie wiem, jak słuszne czy prawdziwe one były. Rzeczywistość, której wy sami nie doświadczycie, to nie jest wasza rzeczywistość. Rzeczywistość doświadczona przez osobę oświeconą, Buddę
czy powiedzmy Chrystusa lub Mahometa, to jest rzeczywistość tych osób, nie wasza. Dopiero kiedy sami osiągniecie stan oświecenia i sami zrealizujecie swoją rzeczywistość, wówczas będzie to naprawdę wasza rzeczywistość, ale nie wcześniej. A więc pracujcie z rzeczywistością, której doświadczacie we własnym ciele z chwili na chwilę, w tym momencie i w następnym momencie. Pracujcie z oddechem, którego doświadczacie z chwili na chwilę. Bierzecie wdech. To jest rzeczywistość danego momentu. Robicie wydech. To jest rzeczywistość tego momentu. Jeśli oddech jest głęboki, to jest głęboki. Jeśli jest płytki, to jest płytki. Oddech jest uniwersalnym przedmiotem medytacji. Nie przynależy do żadnej religii. Nie możecie powiedzieć, że wdech, który właśnie bierzecie, jest wdechem hinduskim albo chrześcijańskim, czy też amerykańskim lub rosyjskim. Wdech i wydech. Uniwersalne zjawisko, uniwersalna prawda. Jeśli będziecie nieustająco pracowali z tą uniwersalną prawdą, zobaczycie, że technika będzie was stale prowadziła coraz głębiej. Poza łatwo wyczuwalną, intensywną, powierzchniową prawdę poziomu zewnętrznego. Zauważycie, jak z dnia na dzień, w ciągu tych 10 dni, które tu spędzicie, będziecie przebijali się, przeciskali, przedostawali przez kolejne, coraz głębsze poziomy, rozpuszczając je, rozdzielając, dezintegrując i rozkładając na części. Pomału będziecie docierali do coraz subtelniejszych poziomów rzeczywistości. Dzień za dniem będziecie przechodzili od silnych, łatwo wyczuwalnych doznań do subtelnych i coraz subtelniejszych. Technika doprowadzi was w końcu do takiego etapu, na którym doświadczycie najsubtelniejszej prawdy. Najsubtelniejszej prawdy dotyczącej materii na poziomie doświadczalnym, najsubtelniejszej prawdy dotyczącej umysłu na poziomie doświadczalnym, najsubtelniejszej prawdy dotyczącej zawartości umysłu na poziomie doświadczalnym. A potem przyjdzie taki moment, kiedy przebadacie cały obszar umysłu i materii. Wtedy będziecie w stanie wyjść poza ten obszar i doświadczyć czegoś, co istnieje poza umysłem i materią. Nie istnieją słowa, które mogłyby objaśnić, co to takiego. To prawda ostateczna i żeby jej doświadczyć, trzeba się z nią zetknąć osobiście. Cały ten proces doprowadzi was do urzeczywistnienia prawdy o sobie. Poznaj siebie samego. Proces poznawania siebie staje się procesem poznawania prawa, poznawania natury, uniwersalnego prawa natury. Kiedy doświadczycie prawdy wewnątrz siebie, wtedy zaczniecie rozumieć uniwersalne prawo natury. Uniwersalne prawo, które rządzi całym wszechświatem, ożywionym i nieożywionym. Prawo, które ma zastosowanie do wszystkiego i wszystkich. To staje się wtedy takie jasne. Owo uniwersalne prawo każe nas w momencie, kiedy je łamiemy. Ktokolwiek je złamie, jest ukarany natychmiast, tu i teraz. Ale kiedy zaczynamy żyć w zgodzie z tym prawem, tak jak ono tego od nas wymaga, wówczas dokładnie to samo prawo zaczyna nas nagradzać. Stanie się to jasne i zrozumiałe, kiedy doświadczycie prawdy o sobie samych. Prawdy na poziomie ciała. Prawdy na poziomie umysłu. Prawdy o połączeniu tych dwóch struktur i ich interakcji zachodzącej w każdym momencie. Kiedy będziecie stale obserwowali tę interakcję, obserwowali ją dokładnie według wymogów techniki, bez mieszania jej z elementami innych technik, wszystko stanie się jasne i oczywiste. Natura zacznie odsłaniać swoje prawa. Ujawni się uniwersalne prawo. Prawda o świecie, o całym wszechświecie stanie się tak zrozumiała. Prawo rządzące kosmosem będzie tak jasne. I tak łatwo będzie wtedy żyć w zgodzie z tym prawem, żyć tak, jak ono tego od nas wymaga. Życie będzie pełne szczęścia, pokoju i harmonii. I nie tylko na powierzchniowym poziomie umysłu. Całość, umysł i materia, nierozerwalnie ze sobą połączone, będą pełne spokoju, harmonii i szczęścia. Taki jest cel ostateczny tej techniki. Rzecz jasna, nie będziecie w stanie osiągnąć go w 10 dni. Ale w ciągu tych 10 dni pojmiecie istotę techniki. Zrozumiecie, jak pracować. Jak pracować, żeby odkryć rzeczywistość swojego wnętrza, posuwając się krok po kroku,
krok po kroku, zawsze zaczynając od rzeczywistości na poziomie łatwo wyczuwalnym, intensywnym, a następnie przechodząc do rzeczywistości subtelnej, coraz subtelniejszej, bez mieszania tej techniki z innymi. Macie tylko doświadczać prawdy takiej, jaką ona jest, z chwili na chwilę. Dlatego na początku oddech jest tak ważnym narzędziem. Jak już mówiłem, jeśli dołączycie werbalizację lub wizualizację, bardzo łatwo będzie Wam się skoncentrować. To prawda. Ale wtedy zupełnie zapomnicie o oddechu. Umysł będzie skoncentrowany i spokojny, ale tylko na powierzchni. Wtedy cały proces odkrywania prawdy o sobie, polegający na przechodzeniu od poziomu powierzchniowego do głębszych poziomów, zostanie zahamowany, ponieważ zgubiliście narzędzie. Sam oddech, czysty oddech, jest ważnym narzędziem, dzięki któremu możecie wniknąć w siebie o wiele głębiej. Dlatego nie zapominajcie o nim na tym etapie. Później otrzymacie także inne narzędzia, pomocne w dalszej introspekcji. Teraz oddech jest dla Was bardzo ważny. Sam oddech, czysty oddech. Przypuśćmy, że chcielibyście zgłębić prawdę o swoim ciele. Co tak naprawdę o nim wiecie? Być może czytaliście książki o fizjologii, anatomii. Prawdopodobnie oglądaliście różne tablice anatomiczne i tym podobne. Ale to nie daje Wam prawdziwej wiedzy na poziomie doświadczalnym. To tylko wiedza intelektualna. Na poziomie doświadczalnym wiecie o swoim ciele bardzo niewiele. Wiecie to i owo o organach zewnętrznych, kończynach, oczach itd. Wiecie, jak funkcjonują. Działają zgodnie z Waszymi życzeniami i pragnieniami. Chcecie otworzyć oczy? Otwierają się. Chcecie je zamknąć? Zamykają się. Wasze ręce się podnoszą, nogi się poruszają. Cokolwiek sobie zażyczycie, Wasze kończyny, organy zewnętrzne pracują stosownie do Waszych poleceń. A jak funkcjonują organy wewnątrz ciała? Serce, płuca, wątroba, nerki itd. One nie działają zgodnie z Waszymi życzeniami, pragnieniami czy rozkazami. Powiecie sercu, zatrzymaj się, ale ono nie przestanie bić. Rozkażecie, zwolnij, ono nie zwolni. Chcecie, żeby biło szybciej, ale ono bić szybciej nie będzie. Nie macie nad nim żadnej kontroli. Zostawmy w spokoju nasze duże narządy wewnętrzne. A co z całą strukturą materii, z której zbudowane jest nasze fizyczne ciało? Składa się ono z maleńkich atomów, z cząsteczek subatomowych, a każda taka cząsteczka jest w jakiś sposób aktywna. W każdym momencie coś się z nią dzieje. Nie wiecie o tym, ponieważ jeszcze tego nie doświadczyliście. Ta technika pomoże Wam doświadczyć tego fenomenu. Ale pamiętajcie, że nie macie nad nim żadnej kontroli. To się po prostu wydarza naturalnie. Tak, coś tam wiemy o strukturze fizycznej na poziomie powierzchniowym. Na zewnętrznym poziomie, gdzie dzieją się rzeczy zgodne z naszą wolą, ale też i bez naszej woli. Nie wiemy jednak nic o tym, co wydarza się wewnątrz nas, bez udziału naszej świadomej woli. Rzeczy się tam po prostu dzieją i nie macie nad nimi żadnej kontroli. Oświecony odkrył narzędzie, za pomocą którego możecie zacząć doświadczać rzeczywistości wewnątrz własnego ciała. Tym narzędziem jest oddech. Weźmy taki przykład. Ktoś, kto żyje na jednym brzegu rzeki, zna mniej lub bardziej realia tego brzegu, ponieważ na nim mieszka. Nagle słyszy o kimś, kto przeprawił się przez rzekę na drugi brzeg, po czym wrócił i cuda opowiada o tym, co tam zobaczył. Och, jak jest tam wspaniale, ach, jak cudownie. I ta pierwsza osoba czuje, że też ma wielką ochotę te cuda zobaczyć, podziwiać je i cieszyć się nimi. Siada więc na swoim brzegu rzeki, składa ręce, oczy i łzami wzruszenia zachodzą i zdławionym głosem zaczyna się modlić, płakać i błagać. O drugi brzegu, proszę przyjść tutaj. O drugi brzegu, przyjdź do mnie, żebym mógł Cię zobaczyć. Żebym mógł się z Tobą nacieszyć. Ja do Ciebie nie pójdę, ale Ty przyjdź do mnie. Ten człowiek może tak płakać całe życie, ale to, o co prosi, nigdy się nie wydarzy. Bo nie może się wydarzyć. Jedyny sposób, żeby zobaczyć drugi brzeg rzeki, to opuścić ten brzeg, przeprawić się przez rzekę i dotrzeć na drugi brzeg. To takie proste.
Potrzebny jest nam most łączący oba brzegi. Dzięki niemu przedostaniemy się na drugi brzeg i będziemy mogli go poznać i cieszyć się nim. Oddech spełnia rolę mostu. To właśnie oddech, znany nam obszar struktury fizycznej, połączony jest z nieznanym obszarem, gdzie rzeczy dzieją się same w sposób naturalny. Oddech łączy te obszary. Oddychanie jest takim rodzajem aktywności ciała, który jest zarówno świadomy, jak i nieświadomy. Jeśli chcecie świadomie głęboko oddychać, to możecie to zrobić. Jeśli chcecie płytko oddychać, też jest to możliwe. Jeśli chcecie, możecie nawet zatrzymać oddech na powiedzmy około pół minuty. Ale jeśli niczego nie postanowicie w tym względzie, to w naturalny sposób będzie następował wdech i wydech. Wdech i wydech. Tak więc oddychamy na dwa sposoby. Świadomie albo nieświadomie. Dlatego właśnie używamy oddechu, żeby przeprawić się z jego pomocą na drugi brzeg. Na drugi brzeg rzeczywistości naszej fizycznej struktury. To jest to, co zaczęliście dzisiaj robić. W ciągu tych 10 dni ujawni się o wiele więcej prawd dotyczących rzeczywistości waszej fizycznej struktury. Zaakceptujcie je tylko wtedy, kiedy ich sami doświadczycie. Nie dlatego, że te wykłady o nich mówią, że wasz nauczyciel tak mówi, nie dlatego, że jest o nich mowa w jakichkolwiek świętych pismach. Nie dlatego, że tak twierdzą naukowcy, ani nie ze względu na słowa Buddy, oświeconego. Zaakceptujcie je tylko w wyniku własnego doświadczenia, chwila po chwili, moment po momencie. Oddech wam w tym pomoże. Bardzo szybko zrozumiecie, że oddech pomoże wam także zbadać rzeczywistość umysłu. Najpierw wydaje się, że oddech jest funkcją czysto fizyczną, wdech i wydech, ale bardzo szybko uświadomicie sobie, że jest on silnie powiązany z umysłem. Umysłem pełnym zanieczyszczeń, zakłóceń i negatywnych uczuć. W miarę praktykowania zaczniecie zdawać sobie sprawę z tego, że kiedy wasz umysł jest zdominowany przez jakieś negatywne uczucie, złość, nienawiść, wrogość, niechęć, pożądanie czy strach, cokolwiek, oddech natychmiast traci swój naturalny rytm. Nie jest już normalny, staje się trochę szybszy, trochę cięższy. Dopiero kiedy to negatywne uczucie was opuści, uświadamiacie sobie, że oddech z powrotem staje się normalny. Oddech jest mocno związany z umysłem, z tkwiącym w nim negatywnym nastawieniem mentalnym. Ta prawda będzie dla was coraz jaśniejsza i wyraźniejsza. Jesteście tutaj po to, aby dotrzeć do źródła waszego problemu, codziennego problemu. Chodzi o to, żebyście dotarli tam, gdzie rodzi się wasze negatywne nastawienie. Oddech pomoże wam na poziomie mentalnym dotrzeć do miejsca, gdzie ta negatywność powstaje, gdzie leży jej przyczyna. Oddech pomoże wam również w zbadaniu, w doświadczeniu rzeczywistości waszego umysłu. Na poziomie materialnym przez cały dzisiejszy dzień obserwowaliście oddech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Przechodzący przez prawą dziurkę od nosa, przechodzący przez lewą dziurkę. Przechodzący przez obydwie dziurki naraz. Głęboki, płytki, jakikolwiek był. Po prostu go obserwowaliście. To była obserwacja prawdy o waszej strukturze fizycznej. Dziś wieczorem i jutro przez cały dzień zaczniecie doświadczać prawdy o strukturze materialnej na trochę subtelniejszym poziomie, głębszym poziomie. Ta prawda jest tam przez cały czas, ale wy nigdy jej nie doświadczyliście. Dopiero teraz zaczniecie jej doświadczać. Trzeba zrozumieć, że na tym etapie proces badania odbywa się na małej powierzchni. Musicie poznawać rzeczywistość w granicach małego obszaru obejmującego dziurki w nosie, którego dolną granicą jest górna warga. Koncentrujcie uwagę u wejścia dziurek w nosie i wewnątrz nich. Bądźcie świadomi oddechu przechodzącego przez te miejsca. Zauważycie, że ponieważ pracujecie na mniejszej powierzchni, wasz umysł staje się coraz bardziej skoncentrowany, wyostrzony i coraz wrażliwszy. Zaczyna odczuwać coraz subtelniejsze poziomy rzeczywistości. Jeśli pracujecie na większym obszarze, umysł nie ulegnie wyostrzeniu tak łatwo.
i dla tego oświeconych ciał, abyście pracowali na małej powierzchni. Po upływie jednego, dwóch dni jeszcze bardziej zmniejszymy tę powierzchnię. Im mniejsza będzie powierzchnia, na której skoncentrujecie świadomość, tym bardziej wyostrzy się wasz umysł i wyraźniej będziecie mogli odczuwać subtelniejszą rzeczywistość. Dziś wieczorem i jutro postarajcie się poczuć dotknięcie oddechu. Może nawet już dziś zaczęliście go czuć. Dotyk wdechu, dotyk wydechu. Gdziekolwiek w obrębie tego małego obszaru. Niekoniecznie trzeba go czuć na całym tym obszarze. Możecie go poczuć tylko na wewnętrznych ściankach nosa, albo tylko u wejścia do dziurek w nosie, albo tylko pod nimi, nad górną wargą. Gdziekolwiek na tej małej powierzchni poczujecie dotyk oddechu, bądźcie go po prostu świadomi. Nic z nim nie róbcie. Technika polega na tym, żeby być świadomym, uważnym, być tylko świadomym. Jeśli czujecie dotknięcie, jesteście świadomi. Tam jest dotyk. Jeśli nie czujecie, to nie czujecie. Wtedy po prostu bądźcie świadomi oddychania. Wdech, wydech. Najważniejszy jednak powinien być dla was dotyk. Pojutrze zauważycie, że zaczęliście odczuwać subtelniejszy poziom rzeczywistości, a następnego dnia jeszcze subtelniejszy. I w ten sposób będziecie przechodzili od doznań intensywnych do subtelnych oraz coraz subtelniejszych, aż w końcu dojdziecie do najsubtelniejszej rzeczywistości dotyczącej ciała fizycznego i dotyczącej również umysłu. Dzisiaj nie było polecenia, żeby obserwować swój umysł, ale zaczęliście to robić, mimo że nie mieliście takiego zamiaru. Zauważyliście z pewnością, ależ ja mam rozkojarzony umysł. Mieliście obserwować oddychanie. Ledwie uświadomiliście sobie dwa oddechy, koniec obserwacji. Umysł gdzieś powędrował. Po dłuższym czasie nagle uświadamiacie sobie, gdzie jest mój oddech? Przecież miałem obserwować oddech, a on gdzieś zniknął. Znów jeden, dwa świadome oddechy i ponownie umysł gdzieś wędruje i trzeba go z powrotem przywoływać. Ponieważ w kółko musicie zaczynać od początku, ogarnia was zdenerwowanie. Cóż ja mam za umysł? Nie potrafię wykonać tak prostego zadania jak zwykła obserwacja. Umysł nie ma nic do zrobienia. Oddychanie dzieje się samo. To nie ma być ćwiczenie oddechowe. W efekcie zaczynacie się czuć tym wszystkim zmęczeni. Oddychanie dzieje się samo, a waszym zadaniem jest tylko obserwacja. To tak, jakbyście siedzieli na brzegu rzeki. Rzeka płynie, macie ją tylko obserwować, a jednak umysł nie potrafi wykonać tak prostego zadania. Czujecie się sfrustrowani. Rodzi się w was irytacja, wzburzenie. O nie, stop. To, co robicie, jest niezgodne z techniką. To jest właśnie nawykowa reakcja umysłu. Kiedy dzieje się coś niechcianego, reagujecie. Reagujecie zdenerwowaniem, wzburzeniem, negatywnymi uczuciami. I właśnie to zaczęliście robić. Chcecie skoncentrować umysł, nie udaje się wam, więc zaczynacie reagować. O nie, ta technika wymaga, żebyście spokojnie zaakceptowali fakt, że umysł gdzieś powędrował. W tym momencie gdzieś sobie poszedł. Z uśmiechem zaakceptujcie to. Poszedł sobie. No i co z tego? Oddech nadal jest na swoim miejscu. Wróćcie do oddechu. Wróćcie do oddechu. Bardzo szybko przekonacie się, że jeśli zaakceptujecie fakt, iż umysł gdzieś powędrował, to nie będziecie musieli go na siłę ściągać z powrotem. On automatycznie sam wróci. Po prostu zaakceptujcie fakt, że umysł gdzieś powędrował. To wystarczy. Umysł wróci do oddechu. A więc zaczęliście obserwować swój umysł, jego naturę. Faktem jest, że on bez przerwy gdzieś wędruje. O jakiż jest zmienny, nieuważny, rozkojarzony. Pojawia się też pytanie, dokąd go tak nieustannie nosi? O w tyle miejsc. Tu na kursie nie można prowadzić dziennika, to nie jest dozwolone, ale nawet gdyby było, nie. Nikt nie byłby w stanie spisać tych wszystkich miejsc, po których wędruje wasz umysł. W jednej chwili buja po niebie, a w następnej już jest w całkiem innym świecie. Nie wolno tu pisać pamiętnika, ale jeśli się dobrze skupicie i zastanowicie,
to zauważycie, że tak naprawdę są tylko dwa miejsca, po których błądzi umysł. Tylko dwa obszary wędrówek. Jeden to przeszłość, drugi to przyszłość. W waszym umyśle pojawia się jakieś wspomnienie, takie czy inne. W danym momencie jedno, a za chwilę następne. Wspomnienie o jakimś wydarzeniu. Ten a ten kiedyś mnie obraził, a tamten jak okropnie mnie potraktował. Nie wiedziałem wtedy, co mam zrobić, ale jak jeszcze raz mnie tak znieważy, to ja mu odpowiem tak. I pogrążacie się w fantazjach na temat przyszłości. Wyobrażacie sobie, jak to będzie. Nagle pojawia się myśl o przeszłości i zaczynacie rozpamiętywać to, co już było. I znowu skok w przyszłość. I fantazjowanie o przyszłości. Ach, to jest to nawykowe zachowanie umysłu. Bez przerwy nurkuje w przeszłość albo buja w przyszłości. Nie chce żyć teraźniejszością. W ogóle nie chce być tu i teraz. A przecież musimy żyć w teraźniejszości. Jak można żyć w przeszłości? Ona minęła bezpowrotnie. Nawet gdybyście mieli wszystkie pieniądze świata, nie moglibyście kupić swojej przeszłości, żeby jeszcze raz ją przeżyć. To niemożliwe. Przeminęła na zawsze. A przyszłość to przyszłość. Nie można żyć w przyszłości, dopóki nie stanie się ona chwilą teraźniejszą. Musicie żyć w teraźniejszości. Spójrzcie, co za umysł. Nie chce żyć w teraźniejszości. To jest właśnie powód, dla którego umysł jest ciągle taki wzburzony. Nie zna sztuki życia. Ta technika nauczy was sztuki życia, czyli jak żyć chwilą obecną. Kiedy jesteście świadomi swego oddechu choćby przez kilka chwil, to są właśnie te chwile autentycznego doświadczenia rzeczywistości. Rzeczywistości danego momentu, wdechu i wydechu. Wszystkie pozostałe momenty, kiedy rozpamiętujecie przeszłość lub myślicie o przyszłości, są rezultatem nawykowego zachowania umysłu. Jest jeszcze jedna sprawa, która się pomału wyjaśni. Kiedy wasz umysł wędruje w przeszłości lub w przyszłości, to jakie myśli się w nim pojawiają? Ponownie, są ich tylko dwa rodzaje. Przyjemne i nieprzyjemne. Gdy umysł pogrąża się we wspomnieniach z przeszłości, mogą to być wspomnienia przyjemne albo nieprzyjemne. Podobnie, kiedy zanurza się w przyszłość, myśli o niej mogą być przyjemne bądź nieprzyjemne. Uświadamiacie sobie oczywiście, czy myśl jest przyjemna, czy też nieprzyjemna. Zauważycie, że kiedy rozpamiętujecie coś przyjemnego z przeszłości albo w przyszłości, to część waszego umysłu zacznie reagować następująco. O, jakie to cudowne, podoba mi się. Och, żeby się to jeszcze raz stało, i jeszcze raz. Ta myśl zmienia się w pragnienie, pożądanie, którego się uporczywie trzymacie. Nie wiecie, że tracicie wtedy równowagę umysłu. Na skutek zachwiania tej równowagi zaczynacie cierpieć. Czujecie się nieszczęśliwi, ponieważ zaczęliście czegoś pragnąć i kurczowo trzymacie się swojego pragnienia. Podobnie, kiedy umysł jest owładnięty myślą o czymś nieprzyjemnym, z przeszłości lub przyszłości, jego część zaczyna reagować. To mi się nie podoba, to mi się nie podoba. I owo to mi się nie podoba, to mi się nie podoba, szybko przeradza się w niechęć, nienawiść i znów zauważacie, że straciliście równowagę umysłu. Ogarnęło was wzburzenie. Ach, to jest właśnie to obecne nawykowe zachowanie mojego umysłu, który nieustannie reaguje pragnieniami, przywiązaniem do tych pragnień albo niechęcią, nienawiścią. W języku z czasów Buddy nazywało się to raga. Raga oznacza pragnienia, a dvesha znaczy niechęć. Czyli cały czas w umyśle obecne są pragnienia, niechęć, pragnienia, niechęć. Dlatego jest stale wzburzony. Skąd te pragnienia? Skąd ta niechęć? Ponieważ nie wiemy, co się dzieje głęboko wewnątrz nas. Na powierzchni umysł jest nieustannie zajęty rzeczywistością zewnętrzną i nie wiemy nic o jego głębi, gdzie pojawiają się pragnienia, gdzie rodzi się niechęć, wzburzenie i gdzie powstaje uczucie bycia nieszczęśliwym. To się nazywa niewiedza, ignorancja, czyli moha. Umysł jest tak pełen ignorancji. Czasami zauważycie,
jak bardzo głęboka jest ta ignorancja. W waszym umyśle pojawia się jakaś myśl. O przeszłości lub o przyszłości, nieważne. Przyjemna lub nieprzyjemna, wszystko jedno. Pojawia się myśl i jeszcze zanim przybierze postać jednego pełnego zdania, już znika i pojawia się następna, nie mająca z poprzednią żadnego związku. Myśli nie mają żadnego logicznego ciągu. To czyste szaleństwo. Jak inaczej można to nazwać niż obłęd? Kiedy mówimy, że ktoś jest obłąkany, szalony, to osoba ta jest dla nas szalona, obłąkana, ponieważ jej myśli są chaotyczne, nie mają logicznego związku. Przykład. Widzicie chorego umysłowo, głodnego od 4 dni. Ze współczuciem podajecie mu talerz pełen jedzenia. Zadowolony siada za stołem, bo jest bardzo głodny. Bierze kęs pożywienia, ale zanim doniesie go do ust, nagle w głowie pojawia mu się całkiem inna myśl. Zaczyna myśleć tak. Jestem w łazience, biorę kąpiel, a to jest mydło. I zaczyna rozcierać jedzenie po swoim ciele, tak jakby to było mydło. Zanim skończy, pojawia się następna myśl. Ten człowiek, który tu jest, to mój wróg i przyszedł mnie zabić. Zanim on to zrobi, ja muszę go zabić pierwszy. Jak mogę go zabić? O, mam tu ręczne granaty. Jeśli nimi rzucę, to go zabiję. I ciska jedzeniem. To jest osoba chora umysłowo. Osoba szalona. Jej myśli są nieuporządkowane. Każdy z was uświadomi sobie, jak bardzo jest szalony. Nie macie uporządkowanego toku myśli. Jedna myśl się zaczyna, nagle druga, za chwilę jeszcze inna. Czysty obłęd. To się nazywa mocha, ignorancja. Ignorancją jest to, że nie wiecie, co się dzieje. Ignorancją jest też brak logicznego ciągu myśli. Nawet jeśli wasze myśli są uporządkowane, to nie wiecie, w jaki sposób powstają w waszym umyśle negatywne uczucia i w jaki sposób rodzi się w nim cierpienie. To będzie stawało się coraz jaśniejsze i oczywistsze na poziomie doświadczalnym, w miarę jak będziecie schodzili coraz głębiej i głębiej. Współzależność umysłu i materii będzie dla was coraz bardziej zrozumiała i wyrazista. Ale trzeba popracować, żeby to zrozumieć i trzeba pracować dokładnie według wymogów i wskazań techniki. Wtedy praca stanie się łatwa. Nie trzeba potępiać technik, które stosowaliście w przeszłości. Tego nie róbcie. Możliwe, że byliście zaangażowani w rytuały lub religijne ceremonie. Nie potępiajcie ich, ale przez te 10 dni, które tu spędzicie, dajcie uczciwą szansę tej technice, po to, żeby jak najlepiej wykorzystać ten czas i osiągnąć maksymalne rezultaty. Komuś, kto ma dom i rodzinę, nie jest łatwo poświęcić 10 dni z życia. Osoby takie mają wiele różnorakich obowiązków. Nagle to wszystko zostawić i przyjechać tutaj i badać, czym jest oddech, czym jest umysł? Po co miałyby to robić? W jakim celu? Otóż w bardzo ważnym celu. Po to, żeby nauczyć się sztuki życia, jak żyć spokojnie i harmonijnie, jak doświadczać wewnętrznej harmonii i spokoju, jak wytwarzać wokół siebie atmosferę pokoju i harmonii, która udziela się innym. Kiedy rodzi się w was negatywne nastawienie, stajecie się nieszczęśliwi. Każdy, w kim rodzą się negatywne uczucia, z pewnością czuje się nieszczęśliwy. I jego cierpienie nie ogranicza się do niego samego, lecz udziela się otoczeniu. Jeśli jesteście negatywnie nastawieni do czegokolwiek, to sprawiacie, że atmosfera wokół was staje się napięta. Każdy, kto się z wami wtedy styka, odczuwa to napięcie i w efekcie też zaczyna czuć się nieszczęśliwy. To nie jest właściwy sposób życia. Brakuje wam umiejętności zwanej sztuką życia. Vipassana nauczy was tej sztuki życia, właściwego sposobu życia, zasad postępowania tak, żeby żyć z poczuciem wewnętrznej harmonii i pokoju. Nauczy was też, jak stwarzać wokół siebie atmosferę spokoju i harmonii, która udzieli się otoczeniu. Będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy odkryjecie prawdę rzeczywistości, doświadczycie prawdziwej natury swojego umysłu i ciała, zrozumiecie istotę prawa rządzącego wszechświatem. Tego wszystkiego musicie osobiście doświadczyć. Dopiero wtedy zobaczycie, że zaczęła się w was dokonywać zmiana. Zmiana na lepsze. Żeby to osiągnąć, trzeba ciężko pracować. Potrzebujecie kilku ważnych rad i paru ostrzeżeń,
abyście mogli jak najlepiej wykorzystać pozostałe 9 dni. Bardzo istotną rzeczą jest uświadomienie sobie, że to, co tu robicie, to bardzo poważna sprawa. Że w rzeczywistości wasz umysł jest poddawany ciężkiej operacji chirurgicznej, bardzo głębokiej operacji. W trakcie takiej operacji bardzo głęboko zakorzenione kompleksy zaczynają wychodzić na powierzchnię. To oczywiste, że kiedy nacinacie i otwieracie zainfekowaną ranę, to na zewnątrz zaczyna wydobywać się ropa. Robicie to dla swojego dobra. Mimo że zabieg przecinania rany i oczyszczania jej z ropy jest nieprzyjemny, to musicie stawić mu czoło. Poddajcie się temu zabiegowi z odwagą. Powiedzcie sobie, muszę otworzyć ranę, żeby usunąć ropę, a każde nieprzyjemne przeżycie, jakie temu towarzyszy, jest dla mojego dobra. Jak już mówiłem, niewygody, których zaczęliście dzisiaj doświadczać, są częścią tego procesu. Rozpoczęła się operacja waszego umysłu. Rana jest rozcięta i ropa zaczęła wydostawać się na powierzchnię. Musicie teraz stanąć twarzą w twarz z tą rzeczywistością. Zróbcie to z uśmiechem. Musicie stawić jej czoło. Przykład. Na Dalekim Wschodzie, kiedy gospodyni przygotowuje posiłek, używa kuchni na węgiel drzewny. Gdy jedzenie jest gotowe, ogień nie jest dłużej potrzebny, ale gospodyni będzie potrzebowała tych węgli do przyrządzenia następnego posiłku. Gasi więc ogień, lejąc garściami wodę na palące się węgle. Palący się węgiel jest z natury gorący. Można się nim solidnie poparzyć. Woda jest z natury zimna. Kiedy się ze sobą zetkną, to zimno z tym gorącem dochodzi do potężnego zderzenia. Ma miejsce bardzo silna reakcja. Trzum. Słychać ten dźwięk. Trzum. Gospodyni leje kolejną garść wody i znów słychać trzum. I tak rzuca garście wody jedna za drugą. Trzum, trzum, trzum. Aż temperatura węgli zrówna się z temperaturą wody. Węgle nie są już gorące. Możecie na nie teraz wylać wiadro wody i nie będzie żadnego trzum. A więc zrozumcie, być może pracując całą godzinę zdarzy wam się tylko jeden moment, kiedy wasz umysł będzie wyłącznie z waszym oddechem. Wdech i wydech. To jest rzeczywistość tego momentu. Nie ma w tym ignorancji. To jest właśnie prawda. Niczego sobie nie wyobrażacie. Nie macie pragnień, nie czujecie niechęci. Kiedy robicie wdech, nie wołacie przy tym, chcę więcej oddechu. Oddech jest i nie ma sensu go pragnąć. Gdy robicie wydech, nie mówicie, nie chcę oddechu, nie chcę oddechu. Wciągacie powietrze po to, żeby je wypuścić. Wdech jest po to, żeby nastąpił wydech. Pozostajecie idealnie zrównoważeni. Po prostu obserwujecie. Ten szczególny moment, w którym wasz umysł pozostaje w równowadze, obserwując prawdę taką, jaka ona jest, obserwując bez ignorancji, bez pragnienia, bez niechęci, to cudowny moment. W tym momencie część waszego umysłu jest tak czysta. Niestety w jego wnętrzu ciągle jest pełno śmieci. Są tam wszystkie zanieczyszczenia, zakłócenia i negatywne uczucia, jakie nagromadziliście w głębi swego umysłu. Czystość tego momentu wchodzi w reakcję z zanieczyszczeniami. Potężna eksplozja. Jak wybuch wulkanu, donośny trzum. I co nam wyskakuje na powierzchnię? Ból w nodze, ból w plecach, ból w głowie. O, jak mi niewygodnie, o rety, jak mnie boli. Ja lepiej wrócę do domu. To nie dla mnie. To nie jest dla mnie dobre. I wszystkie tego typu reakcje, one się zawsze pojawiają. Uczynicie mocne postanowienie, że przeprowadzicie na sobie tę operację umysłu. Kiedy wasze ciało jest poddawane operacji, to wykonuje ją ktoś inny, chirurg. Jesteście w znieczuleniu i nie wiecie, co się dzieje. Ale tutaj, w tym przypadku, sami musicie przeprowadzić zabieg. I nie ma żadnego znieczulenia. Trzeba będzie stanąć twarzą w twarz ze wszystkim, co wypłynie na powierzchnię. Bądźcie dzielni. Robicie to dla własnego dobra. W ten właśnie sposób zaczniecie zmieniać nawykowe reakcje swego umysłu. Stawcie czoło temu zadaniu i uczyńcie swój umysł silnym, ponieważ nie będzie tu żadnego znieczulenia. Musicie pracować nad wzmocnieniem swego umysłu.
Tę siłę umysł zyska, kiedy będziecie przestrzegali wszystkich zasad i reguł. Podobnie jak w szpitalu. Jeśli jest się przyjętym do szpitala, to należy przestrzegać jego regulaminu. Umówmy się, że przyszliście tutaj jak do szpitala. Nie będziemy go nazywać szpitalem dla umysłowo chorych. Przyszliście do szpitala. Tak, jesteście tu po to, żeby oczyścić swój umysł, żeby go uzdrowić. Trzeba tu przestrzegać przepisów. Wszystkich przepisów bez wyjątku. Jedną z reguł jest to, że przez 10 dni jesteście jak w więzieniu. Nie możecie stąd wyjść. Nie możecie wyjść. Przed rozpoczęciem kursu pytamy osoby chętne do uczestniczenia. Czy jesteś przygotowany na to, żeby być na kursie pełne 10 dni? Po przyjeździe na kurs znowu pada pytanie. Czy jesteś gotowy? Przeczytaj regulamin. Podpisz. Jesteś gotowy? Potem ktoś wygłasza małą przemowę i znowu pyta. Czy jesteś przygotowany? Musisz tu być 10 dni. A mimo to ciągle zdarzają się przypadki, wiem to z doświadczenia tak wielu kursów i tak wielu osób, że ktoś chce zrezygnować. W pierwszym dniu zaczyna się operacja. Drugiego dnia pojawia się wzburzenie i niektórzy, nie wszyscy, ale osoby o słabszej woli chcą uciekać. O nie, to nie jest dla mnie dobre. Może innym razem. Tak, przyjadę innym razem. Chcą stąd uciec. Czwartego dnia zaczyna się następna poważna operacja. Piątego dnia schodzi się jeszcze głębiej i szóstego dnia niektóre osoby ponownie reagują głębokim poruszeniem i chęcią ucieczki. Chcę stąd wyjechać. Chcę do domu. Drugiego dnia i szóstego dnia pojawia się silne wzburzenie. Stawcie mu czoło. Stawcie mu czoło z odwagą i determinacją. Będę tu przez całe 10 dni. Muszę wyrzucić ten stos śmieci z głębi mojego wnętrza. Muszę usunąć całą ropę z mojej rany. To jest nieprzyjemne, ale dobre dla mnie. Wytrzymam to. To tak, jakbyście poszli do szpitala na operację i w połowie zabiegu oświadczyli chirurgowi. O, mam już dość. Dziękuję, wystarczy. Przyjdę kiedy indziej, to pan wtedy dokończy. Tak nie można. Chirurg na to nigdy nie pozwoli. Tutejszy chirurg też się na to nie zgodzi. To niezdrowo wyjeżdżać w środku kursu. Zbierzcie więc w sobie całą determinację i postanówcie. Nie wyjadę. Niech się dzieje, co się ma dziać. Następne mocne postanowienie powinno dotyczyć przestrzegania regulaminu, a zwłaszcza rozkładu dnia. Mam być w sali medytacyjnej o 8 rano. W takim razie muszę być tam kilka minut wcześniej, żeby punktualnie o 8 już siedzieć ze skrzyżowanymi nogami i medytować. Jeśli będziecie przychodzić do sali plotkując, gadając, ociągając się, rozglądając naokoło, 10 minut później, 15 minut później, to nic dobrego z tego nie wyniknie. 8 rano to 8 rano. Musicie zacząć o 8. Czas jest bardzo istotny. Każda chwila jest na wagę złota. Następna rzecz. Czas trwania medytacji. Macie medytować od 8 do 11. To medytujcie. Nie mówcie sobie po godzinie. No dobrze, siedziałem godzinę, na razie wystarczy. Teraz zrobię przepierkę i się wykąpię. Zrobię to, czy zrobię tamtą. O nie. Tak być nie może. To są godziny przeznaczone na medytację, więc trzeba je wykorzystać na medytację. Uczyńcie silne postanowienie. Następne mocne postanowienie. 3 razy w ciągu dnia, rano od 8 do 9, po południu od 2:30 do 3:30 i wieczorem od 6 do 7 musicie być w sali medytacyjnej. Żeby się nie wiem co działo, postanawiam, że nie wyjdę z sali. Mogę zmienić w tym czasie pozycję siedzenia, to nie przeszkadza. Później, po 3-4 dniach, nie będziecie zmieniali pozycji. Niech was jednak taka perspektywa teraz nie przeraża. Na tym etapie możecie zmieniać pozycję, ale pozostańcie w sali medytacyjnej. Takie postanowienie da siłę waszemu umysłowi. Silna determinacja bardzo wam pomoże. Teraz kolejne ostrzeżenie. Jeśli czujecie się bardzo zmęczeni, to w waszych pokojach wolno się wam położyć, żeby odpocząć, ale nie powinniście leżeć dłużej niż 5 minut. Kiedy leżycie, to jest wam tak wygodnie, że mówicie sobie: czemu tylko 5 minut? To ograniczenie jest pewnie dla tych, co nie mają silnej woli. Ja mam.
Poza tym nie czuję się śpiący. Jestem świadomy oddechu. Co tam 5 minut? Poleżę 10. Jestem bystry facet. Cały czas świadomy. Wdech, wydech. Poleżę 15 minut. Zaczynacie czuć się senni. Pół godziny i zaczynacie pochrapywać. Pochrapywać. Druga osoba w tym samym pokoju słyszy ciche chrapanko i myśli sobie: o, wspaniale, ja też się położę. Po krótkim czasie słychać drugie chrapanko. Cały pokój zamienia się w chrapiący pokój. I cały obóz, cały ośrodek medytacyjny zamienia się w chrapiący ośrodek medytacyjny. Jesteście tutaj, żeby pozostawać przebudzonymi, czujnymi, uważnymi cały czas, w każdym momencie. Dlatego nie kładźcie się na dłużej niż 5 minut. Po 5 minutach usiądźcie ponownie i pracujcie dalej w pozycji siedzącej. Pracujcie w pozycji siedzącej. Kolejne ryzyko. Kolejne niebezpieczeństwo. Na tym etapie pracujcie w pomieszczeniu, nie na zewnątrz, nie na dworze. Jeśli siedzicie i medytujecie na świeżym powietrzu, na słońcu, to nie jest to teraz dla was dobre. Później tak, oczywiście. Budda staje się Buddą, siedząc pod drzewem, na otwartej przestrzeni, pod gołym niebem. Ale taka medytacja wymaga dojrzałości w praktyce. Na tym etapie, jeśli będziecie próbowali medytować na zewnątrz, lekkie dotknięcie wiatru w okolicach nosa uniemożliwi wam odczucie subtelnego dotyku waszego oddechu. Dlatego nie medytujcie na zewnątrz. Możecie posiedzieć na powietrzu w czasie przerw, ale nie w trakcie medytacji. Światło słoneczne padające na wasze zamknięte oczy też będzie wam przeszkadzało w zagłębianiu się w sobie. A więc zawsze pracujcie w pomieszczeniu. To jest dla was bardzo ważne. Jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Jesteście na kursie już od 24 godzin i na pewno zauważyliście, że nie ma tu kolacji. Kolacji nie serwujemy. O godzinie 11, kiedy stoicie w kolejce po obiad, możliwe, że myślicie sobie tak: kolacji nie będzie. Ja jestem przecież przyzwyczajony zjadać pełen talerz jedzenia na obiad i pełen talerz jedzenia na kolację. Ponieważ nie dostanę kolacji, to zjem ją teraz. Nałożę sobie 2 pełne talerze jedzenia. Najem się porządnie na zapas. Przecież nauczyciel co chwila powtarza, że trzeba tu ciężko pracować. Muszę mieć siłę, żeby staczać te ciężkie boje z samym sobą. Nałożę sobie 3 talerze. To jest niebezpieczne, ponieważ nie będziecie mogli medytować. To niemożliwe. Jeżeli jesteście przyzwyczajeni podczas posiłku zjadać pełen talerz jedzenia, to napełnijcie talerz tylko w 3/4. 1/4 waszego żołądka powinna być zawsze pusta. 24 godziny na dobę pusta. Wtedy się lepiej medytuje. Nie napełniajcie żołądka do końca. A o przejadaniu się w ogóle nie może być mowy. Pamiętajcie, 1/4 żołądka pusta. To wam bardzo pomoże. Kolejne ostrzeżenie. Całkowita cisza podczas kursu jest bardzo, bardzo ważna. Już po jednym dniu pracy zauważyliście, że umysł bez przerwy trajkocze. Stale gada, gada i gada. A co by to było, gdybyście zaczęli mówić jeszcze do kogoś innego? Oczywiście zawsze wolno wam porozmawiać z nauczycielem, jeśli pojawi się jakiś problem dotyczący samej medytacji. Możecie też odezwać się do kierownika w kwestii techniczno-organizacyjnej związanej z pobytem tutaj. Poza tym żadnych rozmów wśród uczestników, żadnej komunikacji, nawet za pomocą gestów czy spojrzeń. Pozostańcie sami ze sobą. Rzeczywistość waszego wnętrza jest dla was bardzo ważna. Całe życie byliście ekstrawertykami, w tym sensie, że wasza uwaga była stale zwrócona na zewnątrz. Teraz macie nauczyć się obserwować swoje wnętrze. Jeżeli zaczniecie komunikować się z innymi uczniami, to przysporzycie sobie tylko problemów. Wasz niemilknący umysł otrzyma w ten sposób więcej pożywki do trajkotania. Jeśli z kimś porozmawiacie i potem usiądziecie do medytacji, to myśli o tej rozmowie będą do was wracać i zamącą wam umysł. Obudzą skojarzenia i ściągną następne myśli niezwiązane bezpośrednio z rozmową. I nie tylko wy będziecie mieli ten problem, ale wasz rozmówca również. Jeśli się odezwiecie, to przecież nie do ścian ani do drzew.
Zawsze będzie to jakaś osoba, osoba medytująca. W rezultacie umysł tej osoby też dostanie pożywki do intensywniejszego trajkotania. Wasza rozmowa stanie się problemem także dla innych medytujących, ponieważ hałas przeszkodzi wielu uczniom. A więc żadnych rozmów. Całkowita cisza. Przekonacie się, jak ogromne korzyści płyną z zachowania ciszy. Cisza jest istotna z jeszcze jednego powodu. Wczoraj zobowiązaliście się przestrzegać 5 zasad. Łatwo jest stosować się do zasad: nie zabijaj, nie kradnij, wstrzymaj się od aktywności seksualnej itd. Ale z kłamaniem to nie takie proste. Kiedykolwiek coś mówimy, to zgodnie z wieloletnim przyzwyczajeniem często coś wyolbrzymiamy albo ukrywamy. A to już jest złamanie zasady. Jednej z 5 zasad Sila, postępowania moralnego. Jeżeli choć jeden z 5 kamieni węgielnych, fundamentów medytacji, będzie naruszony, to medytacja będzie słaba. Nie róbcie tego. Wytrwajcie w milczeniu, w kompletnej ciszy, a zobaczycie, jak wielką jest to pomocą. Kolejna bardzo ważna rzecz. Nie mieszajcie niczego do tej techniki. Na 10 dni zgodziliście się podporządkować jej wymogom. Po 10 dniach znów będziecie mogli robić, co będziecie chcieli, ale na te 10 dni zgodziliście się poddać tej technice. Nie mieszajcie jej z niczym innym. Może się zdarzyć, że uczeń zacznie myśleć tak. Gdzieś czytałem, żeby vipassanę praktykować w taki i taki sposób. Autorzy twierdzili, że vipassana polega na tym i na tym. Twierdzili, że satipatthana polega na tym i na tym. Albo myśli trochę inaczej. Moja tradycja mówi, żeby praktykować medytację z wizualizacją, z werbalizacją, używając wyobraźni. Czemu by nie popraktykować trochę tego i trochę tego? Niebezpieczne, bardzo niebezpieczne i ryzykowne. Przykład. Ktoś jest przyzwyczajony do jazdy na białym koniu, na swoim białym koniu. Nagle przyprowadzają mu drugiego konia, czarnego, i ktoś mu mówi: wypróbuj tego czarnego konia, to jest bardzo dobry koń. Właściciel białego konia odpowiada: dobrze, wypróbuję go, ale z mojego nie zsiądę. Jedną nogą będę jechał na moim koniu, a drugą na twoim. Daj, spróbuję. Niebezpieczne. Ktoś inny jest przyzwyczajony do podróżowania swoją łodzią. Nagle oferują mu inną łódź, bardzo wygodną, szybką, dobrą. Mówi: dobrze, wypróbuję nową łódź, ale jedną nogą będę stał w starej, a drugą w nowej. Jeszcze bardziej niebezpieczne. O wiele bardziej niebezpiecznie jest praktykować z jedną nogą w tej technice, a z drugą w innej. Nie róbcie tego przez te 10 dni. Dla własnego bezpieczeństwa pracujcie dokładnie tak, jak się was o to prosi. Pomimo wielokrotnie powtarzanych ostrzeżeń, zdarzają się przypadki, że ktoś nie słucha i zapletuje się w niebezpieczną sytuację, z której nawet nauczycielowi trudno jest go wydobyć. Więc nie róbcie tego. Jeśli coś wam się miesza niechcący, to oczywiście nic na to nie poradzicie. Może w przeszłości praktykowaliście technikę z użyciem werbalizacji lub wizualizacji i teraz stary nawyk powraca razem z oddechem. W momencie, w którym sobie to uświadomicie, musicie sobie powiedzieć: nie. Tu nie ma werbalizacji ani wizualizacji. I przestaniecie to robić. Jeśli to się znowu pojawi, ponownie świadomie z tego wyjdziecie. I nic złego się nie stanie. Nie ma niebezpieczeństwa. Ale jeśli świadomie zaczynacie mieszać i łączyć techniki, to robi się wielkie zamieszanie wewnątrz was. Narobicie sobie kłopotów. Nie ryzykujcie. Jeszcze jedna sprawa. Nie ryzykujcie wychodzenia poza teren wyznaczony dla uczniów. Granice, w których odbywa się kurs, są wyraźnie oznaczone. Dla swojego bezpieczeństwa przebywajcie wewnątrz oznaczonego obszaru. Dobrze wykorzystajcie każdy moment, każdą chwilę. Jeśli będziecie pracowali według wskazówek, to pozostałe 9 dni okaże się bardzo ważnymi dniami. 10 dnia zaczniecie zdawać sobie z tego sprawę. Tak, te 10 dni to były naprawdę znaczące dni w moim życiu, ale to się może wydarzyć tylko wtedy, jeśli będziecie pracować. Wykorzystajcie jak najlepiej czas spędzony tutaj, skorzystajcie z szansy. Wykorzystajcie warunki, w jakich się znajdujecie.
i wykorzystajcie technikę, tę wspaniałą technikę, wspaniałą damę, opartą na naukowych podstawach, tak uniwersalną, tak bardzo racjonalną. Wykorzystajcie ją dla swojego dobra, dla swojej korzyści, aby wyzwolić się z łańcuchów i kajdan niewiedzy, z niewoli negatywnych uczuć i ciągłych pragnień, żeby cieszyć się prawdziwym pokojem, prawdziwą harmonią, prawdziwym szczęściem. Obyście wszyscy mogli cieszyć się prawdziwym pokojem, prawdziwą harmonią, prawdziwym szczęściem. Kilka słów wyjaśnienia dla nowych uczniów. Zauważyliście przed chwilą i jeszcze nieraz zobaczycie, że gdy intonuję trzy razy te słowa Bhavatu Sabba Mangalam, starsi uczniowie odpowiadają Sadhu, Sadhu, Sadhu. Nie traktujcie tego jako rytuał, tylko zrozumcie, co to jest. Według techniki Vipassany, kiedy ktoś się rozwija, doskonali i wykona jakieś działanie, które jest dobre dla niego samego oraz dla innych, czy to na fizycznym, czy też na umysłowym poziomie, otóż kiedy zakończy tę czynność, rozwija w sobie miłość i współczucie dla innych, pragnie ich dobra. Niech to moje dobre działanie przyniesie również dobro innym. Czyli Bhavatu Sabba Mangalam. Oby wszyscy byli szczęśliwi. Oby wszyscy byli szczęśliwi. Oby wszyscy byli szczęśliwi. Wówczas ci, którzy słuchają, również wzbudzają i rozwijają w sobie miłość, współczucie i życzliwość dla innych. Odpowiadają wtedy sadu. Dobrze powiedziane. My też dołączamy się do Twoich życzeń. My też tego chcemy. Oby wszystkie istoty były szczęśliwe. Jeśli pojawią się w Was pozytywne uczucia miłości i współczucie dla innych, wtedy powiedzcie sadu, sadu, sadu. Ale nie róbcie z tego rytuału ani mechanicznie powtarzanej formułki. Teraz możecie odpocząć przez około 5 minut, a potem zaczniecie znowu. Odpocznijcie przez 5 minut. Skończył się pierwszy dzień.